Dzień dobry moi drodzy. Jak widzicie po tytule, dziś porozmawiamy sobie o tym, jak w ostatnim czasie radzę sobie ze stresem, który mnie otacza od jakiegoś czasu. Ale też co sprawia, że lepiej funkcjonuję, lepiej myślę, szybciej zasypiam, lepiej śpię i nie tylko. I tak, dzisiejszy film powstał we współpracy z marką Canasta, dzięki której w ostatnich tygodniach mogłam przetestować sobie ich produkt, a mianowicie olejek CBD. I właśnie w dzisiejszym filmie opowiem Wam, dlaczego zdecydowałam się na stosowanie tego typu olejku w mojej codzienności, w moim życiu, w dbaniu o moje zdrowie psychiczne i nie tylko, ale też dlaczego właśnie postawiłam na markę Canasta, na ich produkt. I zanim do tego przejdziemy, muszę w ogóle zacząć od takiej najważniejszej sprawy, jak to się wszystko zaczęło. Te osoby, które śledzą mój kanał od jakiegoś czasu, doskonale wiedzą, co się w ostatnim czasie właśnie tutaj działo. A mianowicie między innymi to, że przechodziłam dosyć ciężki okres w zeszłym roku związany z działaniami pewnego youtubera i to też odbiło się na moim zdrowiu, nie tylko psychicznym, ale również fizycznym i jak wiecie doskonale, bardzo dużo schudłam, to był dla mnie w ogóle bardzo ciężki wtedy okres. Dodatkowo też nałożyła się na to wszystko nasza przeprowadzka i uwierzcie mi, że przeprowadzka w czasie pandemii, urządzanie mieszkania, nowego mieszkania w czasie pandemii, to nie jest łatwa sprawa, ze względu między innymi na problemy z dostawcami, z meblami, z wykonawcami, przesuwanie tych terminów, przeciąganie tego wszystkiego, lockdowny i cała reszta. Więc muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę dopiero w drugiej części zeszłego roku trochę tak zaczęłam się uspokajać. Ale nie myślcie sobie, że to koniec, bo właśnie końcówka zeszłego roku była dosyć dla nas nieprzyjemna ze względu na to, że musieliśmy pożegnać kota moich rodziców, który był z nami 17 lat. I wejście w nowy rok, a ostatnie tygodnie również pokazały nam, że nasz najstarszy kot przechodzi ciężki okres zdrowotny. Codzienne wizyty u weterynarza, codzienne kroplówki, badania, zmiany leków i oczywiście diagnoza też spowodowały, że no, nie da się ukryć. Nie jest najprzyjemniej w ostatnim czasie i to też sprawia, że mamy wkoło siebie bardzo dużo stresu. A jeśli śledzicie mnie na moim Instagramie, to też doskonale wiecie o tym, że kilka tygodni temu przechodziłam bardzo stresujące dwa dni związane z próbą kradzieży mojego konta na Instagramie, próbą włamania się na moje konto i też kradzieżą moich danych osobistych, o czym oczywiście opowiadałam Wam na moim Instagramie. Zresztą na moim Instagramie możecie, jeśli śledzicie mnie codziennie, zauważyć też pewne sytuacje z naszego życia prywatnego. Tutaj na moim kanale się z Wami tym nie dzielę, ale tam na Instastory, gdzieś w postach na Instagramie opowiadam Wam o pewnych sytuacjach z naszego życia. Także niektórzy z Was są na bieżąco z tym tak naprawdę, co się wokół nas dzieje. Czasami piszecie mi pod moimi filmami czy gdzieś w komentarzach właśnie na Instagramie, że moje filmy Was relaksują, że mój głos Was relaksuje, że one są takie spokojne, że lubicie je oglądać właśnie w tym kierunku, żeby się tak uspokoić, tak, żeby mieć trochę takiego relaksu w całej tej codzienności, która nas otacza. Ale ci, którzy znają mnie prywatnie, to też doskonale o tym wiedzą, że ja w rzeczywistości jestem niesamowity nerwus. Jestem osobą bardzo wrażliwą i często przeżywam pewne sytuacje, które tak naprawdę powinnam gdzieś tam zostawić z tyłu głowy. Są takie sprawy w moich, czasami jakieś tam sprawy w moim życiu, o których myślę jeden dzień, drugi dzień. To też sprawia, że bardzo często, słuchajcie, odczuwam wewnątrz taki niepokój. Te osoby, które mają tak jak ja, albo są takimi osobami jak ja, to też będą doskonale wiedziały, o co chodzi. To nie są nerwy, to jest taki wewnętrzny niepokój, który też sprawia, że inaczej funkcjonujecie, inaczej myślicie. Czasami nie możecie skupić się na waszej pracy, albo też na podjęciu różnego rodzaju decyzji. A ja, słuchajcie, zauważyłam w ostatnim czasie, że zaczął się pojawiać u mnie problem ze snem.
a dokładnie z zasypianiem. Przez to, że w głowie miałam gdzieś tam mnóstwo różnego rodzaju pomysłów związanych z nagrywaniem filmów, problemy te otaczające nas dnia codziennego, gdzieś tam problemy rodzinne, problemy z pracą. Przed zaśnięciem bardzo długo myślałam. Później jak już zasnęłam, to też szybko się wybudzałam. Czasami mi piszecie, jak to jest możliwe, że ja jestem takim rannym ptaszkiem i też tak potrafiłam wcześniej wstawać, wybudzić się, co ja takiego robię, czy chodzę wcześniej spać. Słuchajcie, ja jestem rannym ptaszkiem, ale właśnie w ostatnim czasie ten cały stres otaczający mnie w moim życiu powodował, że pojawiły się właśnie te problemy ze snem. No i tak, słuchajcie, się złożyło, że kiedy ja na tym moim Instagramie, czy gdzieś tam w moich mediach społecznościowych opowiadałam wam o tych moich problemach, aktualizowałam tę sytuację prywatną, to czasami pisaliście mi w komentarzach, czy w wiadomościach prywatnych o różnych sposobach łagodzenia sobie ze stresem. I tutaj chciałabym pozdrowić Andrzeja, który jako pierwszy powiedział mi o tym, żebym zaczęła stosować olejki CBD, które bardzo fajnie wpływają właśnie na stan naszego zdrowia, też w tym sensie takim psychicznym, które pomogą mi się zrelaksować, które pomogą mi właśnie z tym stresem, z funkcjonowaniem, ale też między innymi z zasypianiem. Ja muszę wam powiedzieć, że ja do olejków CBD to tak podchodziłam troszeczkę sceptycznie. Już pierwszy raz usłyszałam o olejkach CBD kilka lat temu, kiedy jedna z influencerek na swoim Instagramie opowiadała o tym, jak podaje CBD swoim psom, które mają padaczkę. A później zaczęła również ona i jej mąż zaczęli sami przyjmować i jakie zauważyli efekty. No i gdzieś to tam, słuchajcie, miałam zawsze z tyłu głowy, że rzeczywiście coś takiego istnieje, ale kiedy olejki CBD pojawiły się na naszym rynku, nie da się ukryć, że były one bardzo drogie i też ciężko było je dostać. Nie były tak ogólnodostępne, jak mamy w tej chwili i jakie mamy w tej chwili możliwości, bo jak na pewno też zauważyliście, olejki CBD pojawiły się nie tylko w sprzedaży jako preparaty, jako suplementy naszej diety, ale również pojawiły się m.in. w kosmetyce, ponieważ olej CBD ma bardzo fajne właściwości również na naszą skórę. No i słuchajcie, jakiś czas temu, kilka tygodni temu odezwała się do mnie z propozycją przetestowania olejku właśnie marka Canaste. I ja, jak to ja, zanim podjęłam decyzję, że wypróbuję tego typu olejek, zaczęłam sobie sprawdzać w internecie, jakie są między innymi opinie o marce i tutaj muszę podkreślić, że są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Inną kwestią było również to, że przejrzałam sobie całą stronę marki, żeby zobaczyć, jak to wygląda od środka, co to jest za marka, żeby się trochę lepiej z nią zapoznać. I dużym plusem było dla mnie to, że jest taka sekcja na stronie marki Canaste, jak między innymi odpowiedzi na pytania, na takie najczęściej zadawane pytania, nasze pytania klientów. I bardzo fajnie marka to wszystko tam rozpisała, nic nie ukrywając, takim językiem prostym, żebyśmy mogli wszystko dokładnie zrozumieć. No i oczywiście i jeszcze kilka innych plusów, które tam się pojawiły na stronie, zaraz wam o tym opowiem. Ale również przejrzałam sobie Instagram, żeby zobaczyć, kto w ogóle reklamuje tę markę. I słuchajcie, okazało się, że jedną z osób, która również bardzo pozytywnie wypowiada się na temat marki Canaste, jest m.in. Agata Młynarska. A ja Agatę Młynarską miałam okazję poznać osobiście i też z nią porozmawiać i wiem, że jest to osoba, która jest bardzo dla mnie wiarygodna, między innymi pod tym względem, że wypowiada się szczerze na temat swoich problemów zdrowotnych, jak sobie z nimi radzi, jaką przeszła walkę, ale też na temat zabiegów, które przyjmuje, na temat kosmetyków, które stosuje i ona również zachwalała markę Canaste i mówię, słuchajcie, no dobra, no to co w takim razie przekonało mnie do tego, żeby jednak spróbować Canaste i wypróbować olejek marki. A mianowicie były to takie składowe jak, słuchajcie, produkty, które marka zbiera ręcznie z roślin wolnych od pestycydów i co jest bardzo ważne, jest to marka polska, ponieważ korzysta tutaj z upraw ekologicznych od rolników z województwa lubelskiego. Olej pozyskiwany jest w procesie ekstrakcji CO2 w stanie nadkrytycznym i mamy tutaj tak naprawdę dwa składniki,
dwa główne składniki, jeśli chodzi o olejki CBD, a właśnie mamy ten organiczny olej kokosowy i ekstrakt z polskich konopi premium. No i teraz w zależności od tego, czy zdecydujemy się na produkt smakowy, czy też naturalny, mamy tutaj organiczne ekstrakty, aromaty, właśnie te smakowe. Ja zdecydowałam się na opcję Choco Mint, czyli taką opcję w smaku czekoladowo-miętowym i muszę Wam powiedzieć, że kiedy pierwszy raz spróbowałam właśnie ten olejek, to było to bardzo przyjemne doznanie, bo od razu skojarzyło mi się z takimi czekoladkami, chyba After Eight one się nazywają, czyli te czekoladki takie miętowo-czekoladowe, bardzo przyjemne i dobrze, że zdecydowałam się właśnie na ten smak. Bo nie wiem, czy naturalna opcja byłaby dla mnie, a z kolei jest też dostępna opcja waniliowa. Ja za wanilią tak nie do końca przepadam, więc ta czekolada i mięta to był strzał w dziesiątkę. Ale pojawiło się też kilka innych plusów, dzięki którym zdecydowałam się właśnie na markę Canasté, jak między innymi to, że jest to produkt w 100% naturalny, bezpieczny dla nas, nie zawiera GMO, jest to produkt wegański, o bardzo dobrym składzie. Jak również to, że olejki są poddawane certyfikowanej analizie laboratoryjnej i słuchajcie, na stronie marki macie podane linki właśnie do tych analiz, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ale też tutaj, słuchajcie, zaznaczam pewną ważną kwestię. Pamiętajcie o tym, że jest to suplement diety, to nie jest lek. To też jest bardzo ważne, bo czasami, kiedy słyszymy jakieś właśnie olejki, jakieś tam preparaty, które będą działały na nasze zdrowie, musimy o tym pamiętać, że jest to suplement diety. No i słuchajcie, jak wygląda Canasté? No wygląda właśnie w ten sposób. To jest taka buteleczka szklana, z ciemnego szkła, wyposażona w pipetę z dozownikiem i mamy różne opcje, jeśli chodzi właśnie o intensywność. Pojemność 30 ml, mamy podane wszystkie najważniejsze informacje, jak między innymi to, że mamy tutaj olej z nasion konopi włóknistych, mamy wartość odżywczą, informacje o tym, jak należy przyjmować i powiem Wam, że ja właśnie zaczęłam stosować tak, jak każe producent, czyli pół pipety dwa razy dziennie, rano pod język, czekamy 30 sekund, a następnie przełykamy i wieczorem przed snem właśnie też pod język te 30 sekund, pół pipety i tyle. Muszę też zaznaczyć, że bardzo ważne jest to, byście taki preparat stosowali regularnie, czyli ta systematyczność. Bo ja jestem taką osobą, która systematycznie stosuje różnego rodzaju suplementy. Zresztą, jeśli śledzicie mój kanał, to też o tym doskonale wiecie, że ja tutaj raz na jakiś czas polecam Wam różnego rodzaju suplementy, które sama testuję, które sama przyjmuję. Niektóre są takie, że stosuję od wielu lat, inne jakieś nowe i zawsze, zawsze podkreślam, staram się zanim cokolwiek Wam polecę, sama to przetestować. Tak jest w przypadku kosmetyków czy różnego rodzaju zabiegów, ale też w przypadku suplementów. Ja nigdy bym nie poleciła Wam tutaj czegoś, co się u mnie nie sprawdziło, bo to kompletnie mija się z celem. A kiedy zaczęłam stosować właśnie Canasté i podchodziłam jeszcze, tak powiem Wam, sceptycznie, to stwierdziłam, że będę na moim Instagramie aktualizować Wam tak mniej więcej tydzień po tygodniu moje wrażenia ze stosowania tego olejku i macie na Instagramie w takim kółeczku na profilu wyróżnionych relacjach całą tą moją relację właśnie ze stosowania Canasté. Jak to było, jakie są moje odczucia, jak to wyglądało. Zresztą napisałam Wam też oddzielny post na Instagramie, gdzie możecie sobie poczytać co i jak. I bardzo ucieszyła mnie również wiadomość, którą dostałam od marki Canasté, a mianowicie to, że marka przekazała Wam kod rabatowy, który możecie wykorzystać przy swoich pierwszych zakupach i daje Wam on 20% zniżki. Bardzo ładnie ze strony marki, bo jeśli korzystacie z olejków CBD, a okazuje się, jak czytałam Wasze wypowiedzi pod postem, Wasze komentarze czy też wiadomości prywatne, że wiele z Was korzysta z olejków CBD i rzeczywiście widzicie pozytywne efekty ich działania na Wasz organizm. Musicie założyć, że jeśli chodzi o efekty działania olejku CBD, u każdego mogą być one nieco inne. Najczęściej mówi się o tym, że dzięki stosowaniu właśnie tego typu olejków
zauważycie właśnie taki wewnętrzny spokój, że będziecie lepiej spać, że będziecie mieć lepszy ten komfort snu, że będziecie czuć się bardziej wypoczęci. Ale też olejki pomagają w regeneracji waszego organizmu, jeśli wykonujecie różnego rodzaju aktywność fizyczną. Naprawdę powiem wam, że plusów jest dosyć dużo, a w internecie znajdziecie wiele informacji na temat właśnie olejków CBD, jak to wygląda z ich składami, jak to jest z ich oddziaływaniem na nasz organizm, jakie można zauważyć plusy, więc oczywiście polecam wam zapoznać się z taką dodatkową literaturą w internecie, a powiem wam, jak to wygląda u mnie. Jak już wspomniałam wcześniej, ja zaczęłam stosować olejek CBD kilka tygodni temu. I wyobraźcie sobie, że po kilku dniach już stosowania tego olejku, oczywiście systematycznym stosowaniem tego olejku, zauważyłam, że szybciej zasypiam. I to był taki pierwszy plus, który zauważyłam. Szybciej zasypiam, lepiej śpię i dłużej śpię, bo zaczęłam wstawać naprawdę, słuchajcie, później niż zazwyczaj. Kiedyś to było tak mniej więcej koło godziny 5:30, a teraz wstaję tak 6:30, 7 czasami. Więc rzeczywiście trochę lepiej śpię i widzę po sobie, że ten komfort snu jest zupełnie inny, a przede wszystkim szybciej zasypiam, co jest dla mnie ważne. Te myśli, które mam gdzieś tam w głowie, one momentalnie odlatują, kiedy już kładę się do łóżka, kiedy się tak wewnętrznie relaksuję. Ale zauważyłam również, że dzięki temu, że ten olejek przyjmuję dwa razy dziennie, czyli nie tylko przed snem, ale również rano, nie mam takiego wewnętrznego niepokoju. Tak jakby on uleciał. Ja cały czas funkcjonuję normalnie. Tu nie ma mowy o jakimś odurzeniu, żebyście się odczuwali tacy, żebyście odczuwali taką tempość, takie, żebyście gdzieś byli i myślami gdzie indziej, używając tego typu preparat. Nie, słuchajcie, funkcjonujecie normalnie, całkiem normalnie, tylko nie ma wewnątrz was właśnie takiego tego niepokoju, który sprawiał, że gdzieś tam odlatujecie myślami i skupiacie się na problemach, nie możecie skupić się na pracy. U mnie jest w tej chwili odwrotnie. Ja czuję się bardzo dobrze, jestem wypoczęta rano, dobrze skupiam się na mojej pracy, na tym, o czym myślę w ciągu dnia, nie zawracam sobie głowy jakimiś tam szczegółami, które kompletnie nie mają dla mnie znaczenia, a kiedyś bardzo gdzieś tam siedziały z tyłu mojej głowy. Także to są takie plusy, które zauważyłam właśnie po kilku tygodniach stosowania. Dla mnie jest to coś nowego, od razu tutaj zaznaczę, i coś bardzo dobrego. Bo ja też, jako osoba, która lubi sięgać po różnego rodzaju zioła i innego rodzaju suplementy, stosowałam, słuchajcie, próbowałam naprawdę melisy, rumianki i całą resztę. Był też taki moment, że kupowałam różnego rodzaju tabletki, ale w pewnym momencie stwierdziłam, nie, nie chcę się faszerować chemią. I teraz wiem, że ten olejek naprawdę, słuchajcie, mi pomaga. I nie dziwię się, że w internecie jest tak dużo pozytywnych opinii ze stosowania olejków CBD i ludzie wypowiadają się pozytywnie na ich temat, bo ja sama zauważyłam, że one rzeczywiście działają. Zaczęłam polecać je moim bliskim, którzy też sięgnęli po kanastę i też są bardzo zadowoleni z efektów. I tak naprawdę powiem wam, że już skończyłam całą buteleczkę i teraz prywatnie kupię kolejną. Będę dalej stosować, będę dalej używać kanastę w mojej takiej codziennej rutynie, bo on mi niesamowicie pomaga. Dodatkowo też chcę dołączyć w tym momencie spacery. Już zaczyna się robić trochę cieplej, więc będę mogła sobie dłużej spacerować, oddychać powietrzem i też sprawić, że te gdzieś moje myśli, gdzieś tam, które się pojawiają związane z tym stresem, będą podczas takiego spaceru mogły się ulotnić. Tutaj też zaznaczę, że raz na jakiś czas staram się medytować, chociaż powiem wam, że medytacja to nie do końca jest dla mnie dobre rozwiązanie. Też z tego względu, że ja jestem taką osobą, że jednak lubi ruch, lubi tę aktywność, ciągle gdzieś tam pracuje, myśli, sprawdza się właśnie w takich różnych czynnościach, więc taka medytacja, wyciszenie się na pół godziny, no nie do końca jest dla mnie. Spacer, owszem, ale myślę, że to połączenie spacer,
to, że nadchodzi wiosna, zmieni nam się trochę nastrój. Plus do tego właśnie kanastę, które dołączyłam do tej mojej suplementacji codziennej, sprawią, że ten stres, który gdzieś tam otacza mnie w ostatnim czasie w moim życiu, nie będzie już tak źle wpływał na moje funkcjonowanie w ciągu dnia. Moi drodzy, rozgadałam się dzisiaj w tym dzisiejszym filmie, rozgadałam się trochę, ale wiecie, że ja jestem taką gadułą i kiedy chcę wam przekazać jakieś fajne informacje, kiedy coś się u mnie sprawdza, kiedy uważam, że jest godne polecenia, to mogłabym o tym gadać godzinami. A tak naprawdę zapraszam was bardzo serdecznie do sprawdzenia przede wszystkim strony marki Kanasta, poczytania sobie opinii o tym produkcie, zapoznania się z nim. Być może przekona was do siebie, tak jak mnie marka przekonała, czyli właśnie tym bezpieczeństwem, jakością, profesjonalizmem, tym jak prowadzi stronę internetową, media społecznościowe, tymi opiniami. No i przede wszystkim tym, że sama przetestowałam olejek, za co dziękuję marce, że dała mi taką możliwość sprawdzenia, czy rzeczywiście to się sprawdza, czy to rzeczywiście działa i to nie jest jakieś placebo. I powiem wam, że dla osób, które twierdzą, że to jest placebo, to słuchajcie, to jest bardzo dobre placebo, bo uwierzcie mi, że jak przetestujecie sami, to przekonacie się, że to jednak działa. Kochani, i tym akcentem bardzo wam dziękuję za cierpliwość i dotrwanie do końca tego dzisiejszego filmu. Widzimy się oczywiście w kolejnej publikacji. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, chętnie na nie odpowiem. A tymczasem ściskam was mocno, przesyłam dużo pozytywnej energii i tego wewnętrznego spokoju, który ostatnio mi towarzyszy, być może udzieli się również wam. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa!